Witajcie. Dzisiaj kolejna odsłona programu Nowinki ze świata technologii. I tym razem zmienimy troszeczkę ten schemat, który do tej pory utrzymywaliśmy. Było bardzo dużo technologii takich bardzo użytecznych do budowania, do tworzenia różnego rodzaju elementów. Natomiast dzisiaj zmieniamy na coś, co możecie wykorzystać na swoim komputerze domowym albo na swoim telefonie. Porozmawiamy troszeczkę o oprogramowaniu, ale nie o przypadkowym oprogramowaniu, ale takim, który sprawi, że ta nasza globalna wioska stanie się jeszcze mniejsza niż dotychczas i tym mniej będzie nam nastręczała problemów, ponieważ porozmawiamy sobie o programach, które pomogą nam po pierwsze uczyć się języków, ale w sposób bardzo nietypowy, jak na obecne czasy, a także o programach, które nam pomogą tłumaczyć na inne języki. Tutaj widzicie stronę programu Duolingo. Jest to nowy taki projekt, który w swoich beta testach wystartował 30 listopada 2011 roku. I wtedy brało w nim, w tych testach udział 300 tysięcy osób. I później, teraz jak widzicie, tam za 28 dni rusza już pewna jego wersja. Ja miałem to szczęście, że zostałem wybrany do tych użytkowników testowych, także mogłem od jakiegoś czasu już go testować. I teraz, o co chodzi? Zostało to stworzone przez człowieka o imieniu Louis von Ahn, człowieka, który jest odpowiedzialny za tak zwany ReCAPTCHA. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to mogę was zapewnić, że używając internetu wiecie, co to jest. Są to te słówka, które musicie wpisywać czasami przy różnych formularzach zgłoszeniowych czy rejestracyjnych, żeby uwiarygodnić, że jesteście ludźmi, a nie jakimś botem czy programem spamowym. I co jest ciekawe, bazując właśnie na doświadczeniu wziętym z tego ReCAPTCHA, gdzie jedno z tych słówek jest używane, żeby nas zweryfikować, a drugie jest wzięte z komputera, który digitalizuje, przerzuca stare książki na formę elektroniczną, ale jest to słowo, z którym ten komputer ma problem, żeby je odpowiednio zeskanować i rozpoznać, czym ono jest. Także wpisując te dwa słówka, po pierwsze, uwiarygodniacie się jako żywi użytkownicy, a po drugie, możecie pomóc także w zmianie starych książek czy przeniesieniu starych książek na formę cyfrową, przez co jest możliwe prowadzenie dokładniejszych badań na temat tego, co w tych książkach się znajduje. I wracając do Duolingo, bazując na tym, projekcie, jaki powstał przy ReCAPTCHA, stworzyli oni platformę, która pozwala po pierwsze uczyć się ludziom za darmo języków. Na chwilę obecną jest to hiszpański, niemiecki, prace są prowadzone nad francuskim, włoskim oraz, jeżeli dobrze pamiętam, chińskim. Za chwilę pokażę wam, jak wygląda to wewnątrz. Na razie chciałbym jeszcze tylko go pokrótce opisać. I tak, pomyśleli sobie twórcy tego projektu, jak połączyć to, że na świecie większość tego zawartości internetu jest w języku angielskim, ale też są olbrzymie części internetu, które są w innych językach, które i ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest to tłumaczone, przez co osoby, które nie znają angielskiego, nie mają dostępu do treści w języku angielskim, a osoby nie mówiące po hiszpańsku na przykład nie mają dostępu do treści hiszpańskich. Pomyśleli nad tym, żeby powiązać to zapotrzebowanie przetłumaczenia internetu z potrzebą ludzi do uczenia się języków. I tak powstało właśnie Duolingo. Na bazie tego programu człowiek uczy się języka, przy okazji tłumacząc rzeczywisty tekst z internetu, który później w nasze tłumaczenia, w połączeniu z tłumaczeniami setek czy tysięcy innych osób,
będzie stanowił bazę do rzeczywistego tłumaczenia w internecie. Także zostało obliczone, że jeżeli milion osób by pracowało nad tym bez ustanku, czyli uczyło się po prostu języka angielskiego, tłumacząc z hiszpańskiego na angielski Wikipedię hiszpańską, to nie wiem, czy zgadniecie, ale zajęłoby to im około 80 godzin, żeby przetłumaczyć całą hiszpańską Wikipedię na angielski, jeżeli by 1 milion użytkowników z tego korzystał. Ogólnie przez ten czas testów, przez około 2 miesiące, jak było to testowane, udało się przetłumaczyć 45 tysięcy zdań z języka głównie hiszpańskiego na angielski. Także ma to olbrzymi potencjał i jeżeli chcecie się troszeczkę więcej dowiedzieć o ReCAPTCHA oraz o tym, jak powstawało Duolingo, zapraszam Was na stronę ted.com i tutaj możecie sobie zobaczyć wykład twórcy tych dwóch projektów, czyli Luisa von Anna. Ten wykład ma nazwę Massive Online Collaboration. Jest to bardzo, bardzo ciekawy wykład. Jest też z napisami w języku polskim, także zapraszam do jego znalezienia i przesłuchania. A teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda Duolingo od środka. Pokażę Wam swoje konto, jak to wygląda, ponieważ bawię się w naukę hiszpańskiego w nim, przy okazji poznając cały ten program. Także za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Tutaj, jak widzicie, jest ta jeszcze stara wersja. Dzisiaj rano to było tworzone, a już zostało zmienione ta główna strona i teraz jest już pokazane, że jest 28 dni. Tutaj widzicie, jakie języki są dostępne. Niedawno francuski był dostępny, już teraz jest w fazie testów, także pewnie nad nim pracują. Zaloguję się teraz. Tak wygląda strona główna. To jest mój awatar. Tutaj pokazuję, że jestem na 7 poziomie. Tyle mi brakuje do poziomu 8. Punkty zdobywa się za tłumaczenia oraz za ćwiczenie. Tutaj jest ilość moich punktów oraz to zielone. Obok jest to liczba przetłumaczonych zdań, których dokonałem. Na dole macie taki kalendarz, który pokazuje, jak dużo ćwiczyliśmy oraz możliwość ustawienia automatycznych przypomnień, żebyśmy ćwiczyli. Jak widać, przez ostatnie kilka dni nie miałem możliwości ćwiczyć. Tutaj macie drzewo nauki językowej. Macie różnego rodzaju elementy, które możecie sobie kliknąć ćwicząc, czy to na przykład podstawy języka, czy to nazwy kolorów, pytania, czy różnego rodzaju konstrukcje gramatyczne. I takie drzewo jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Posiada mnóstwo informacji na temat języka i tak naprawdę to jest dla osób angielskojęzycznych na razie. Jak będzie język polski, będzie można się po prostu uczyć na przykład hiszpańskiego czy angielskiego w ten sposób samodzielnie, bez korzystania z pomocy jakiegokolwiek nauczyciela, w sposób bardzo interaktywny, ponieważ używa się mikrofonu, słucha się tego, co jest mówione, trzeba wpisać, przetłumaczyć, zgadnąć. A tutaj już jest, macie lekcje oraz możliwość tłumaczenia konkretnego tekstu z internetu. Na razie pokażę Wam, jak wyglądają lekcje, bo żebyście mieli jakieś pojęcie na ten temat. Tutaj na dole są oczywiście jakieś dodatkowe informacje tego, czego dotyczy lekcja. I macie tutaj, jest, trzeba przetłumaczyć na angielski, jest podane hiszpańskie zdanie, które jest także wypowiadane przez taki całkiem dobry syntezator mowy. Wpisuję teraz sobie tłumaczenie tego zdania. Jeżeli jest poprawne, no to dostajemy informację, że wszystko jest poprawne, możemy przejść dalej. Jak chcemy coś jeszcze zbadać, to po najechaniu na te słowa będziemy mieli dodatkowe informacje, jak to powinno być przetłumaczone, jakie są możliwości tłumaczenia tego typu zdań. Tutaj kolejne zdanie, które mamy przetłumaczyć. Jeżeli się najedzie na to słówko przed wpisaniem swojego tłumaczenia, wtedy jest taka informacja, że o, podglądałeś. Ma to nas zachęcić do tego, żebyśmy próbowali tłumaczyć samemu bez konieczności podglądania. Po raz kolejny udało mi się to przetłumaczyć. Tu jest inny typ ćwiczeń. Tutaj trzeba zdanie przetłumaczyć na język angielski. Mamy trzy możliwości. Czasami jest więcej niż jedna dobra odpowiedź, także trzeba być uważnym. Po raz kolejny musimy coś przetłumaczyć i teraz tutaj na górze macie takie trzy serduszka. To są nasze życia. To jest tak jakby na zasadzie gry. Pozwolę sobie teraz źle przetłumaczyć to zdanie specjalnie, żeby Wam pokazać, co się stanie, jeżeli popełnimy jakiś błąd. Tutaj mamy miss, czyli moje, natomiast wpisałem his, prawda? Tracimy jedno serduszko,
pokazane jest, co zrobiliśmy źle. Możemy, jeżeli uważamy, że napisaliśmy to dobrze, możemy wysłać im sugestie, że nie zgadzamy się z ich opinią. I tak ćwiczymy sobie kolejne rzeczy, wypełniając kolejne takie zadania. Tutaj wyłączyłem tymczasowo element tego mówienia, ale można też jako mikrofon. Tutaj widzicie, mam 80 przetłumaczonych zdań, a tutaj jest ilość podanych przeze mnie, czy ocenionych przeze mnie zdań. Ilość to 164, to jest ilość ocen pozytywnych moich tłumaczeń. Jeszcze 643 to są opcje, które, sugestie, które dawałem. Przetłumaczmy sobie ten drugi element, który, jak widzicie, dotyczy nauki, także coś dla nas całkiem ciekawego. Tak wygląda tłumaczenie. Możecie ocenić artykuł jako taki, możecie wejść i zobaczyć, jak wygląda jego oryginalna wersja na internecie. To jest normalnie strona hiszpańskojęzyczna, która posiada ten artykuł, który właśnie mam zamiar tłumaczyć. Tutaj jest ten tekst. On jest w Duolingo podzielony na takie mniejsze kawałki, dzięki czemu możemy się zająć ich tłumaczeniem w sposób troszeczkę łatwiejszy. Kliknijmy w pierwszy i mamy tekst po hiszpańsku, który jest często mówiony przez ten syntezator mowy. I mamy tak, podkreślone jest gato, czyli kot. Możemy, klikając w ten niebieski guzik, poćwiczyć nowe słowa, których teoretycznie jeszcze nie znamy, albo przejść od razu do tłumaczenia. Pozwolę sobie teraz wpisać to tłumaczenie. Tutaj chodzi oczywiście o sławnego kota Schrödingera, czyli czy kot jest żywy, czy martwy. Czyli jest to coś, artykuł na temat prawdopodobnie fizyki kwantowej. Wpisałem swoje tłumaczenie, sprawdzam je i daję je do oceny tego systemu. Udało mi się, zdobyłem 7 punktów tłumaczenia. Za wykonywanie ćwiczeń tamtych językowych dostaje się tylko po jednym oraz jedno nowe tłumaczenie. Tutaj mogę sprawdzić, jak tłumaczyli je inni użytkownicy. Ten tutaj DuoBot, który właśnie Wam pokazuję, to jest maszyna działająca wewnątrz tego programu, która też tłumaczy, tak jak Google Translate. Mogę porównać ich tłumaczenia z moim, mogę ocenić ich tłumaczenie. Ja sobie pozwolę tutaj zaznaczyć, że jest to dobre, choć nie najlepsze, i wyślę temu użytkownikowi, który tłumaczył jako pierwszy moją propozycję. Mogę mu wrzucić tą propozycję tłumaczenia i wyjaśnić, dlaczego uważam, że moje tłumaczenie czy inne tłumaczenie byłoby lepsze. Dzięki temu mamy też możliwość takiej weryfikacji pomiędzy użytkownikami. Uczymy się sami od siebie. Ludzie, którzy troszeczkę lepiej znają dany element, będą w stanie wytłumaczyć błędy popełniane przez inne osoby. Także rzeczywiście nie trzeba tutaj zaawansowanych nauczycieli. Można to zrobić na bazie dobrego projektu, programu oraz pomocy wzajemnej, prawda? Jest też taki element, gdzie można zadawać pytania i ludzie odpowiedzą nam. Także angielskojęzyczni mogą angielskojęzyczni mogą tłumaczyć na przykład hiszpańskojęzycznym jakieś tematy, a hiszpańskojęzyczni tłumaczyć jakieś zagadnienia angielskojęzyczne. Tutaj jeszcze, powiedzmy, pokazuję, jak działa, jak wygląda moduł tej praktyki. Można sobie powtarzać dźwięki, które są wypowiadane, czy te zdania, które są wypowiadane w tym w normalnym tempie oraz wolniej, z oddzieleniem każdego słowa. To się bardzo przydaje we francuskim, który niestety tą wymowę ma bardzo trudno. Zakończymy ten element i pokażę Wam jeszcze inną część tego projektu. Tutaj zaraz kliknę na guzik. Tutaj widzicie, chciałem się wylogować, ale doszedłem do wniosku, że jeszcze Wam coś pokażę. Mamy coś takiego jak możliwość zobaczenia, jak radzą sobie inni użytkownicy oraz śledzenia ich oraz bycia śledzonymi. To tak jak na Twitterze można coś takiego zrobić i możemy sobie ewentualnie jeszcze wrzucać jakieś nasze zdania, które chcemy przetłumaczyć. Tutaj próbowałem wpisać taką informację na temat tego, co właśnie robiłem, ale okazuje się, że ta rubryka jest akurat tylko do wpisywania zdań hiszpańskich oraz tłumaczenia ich na angielski. Także na tym zakończymy prezentację Duolingo i przejdziemy dalej.
Jak więc widzicie, na razie jest to projekt, który jest tylko i wyłącznie dla osób angielskojęzycznych, bądź też hiszpańskojęzycznych. I angielskojęzyczne osoby mogą się już teraz uczyć hiszpańskiego oraz niemieckiego, a w przyszłości francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Niemniej jednak myślę, że z biegiem czasu pojawi się tam też i wersja polska. Za 28 dni rusza już otwarcie, oficjalna ta strona Duolingo będzie otwarta prawdopodobnie dla każdego. Także jeżeli troszeczkę znacie angielski, a chcielibyście na przykład sprawdzić się w hiszpańskim czy niemieckim, no to zapraszam, a przy okazji pomożecie tłumaczyć internet. Myślę, że w przyszłości tego typu rozwiązania sprawią, że na przykład coś takiego jak strona niedostępna z powodu braku naszej wersji językowej to będzie przeszłość i nie będzie do tego potrzeba jakichś super wykwalifikowanych tłumaczy, którzy wezmą grube miliony za wykonanie tej pracy, ale po prostu będą to użytkownicy tacy jak ja czy ty, będziemy mogli sobie bawiąc się czy ucząc się tak naprawdę robi coś dobrego dla całej społeczności internetowej. Tak samo jak Wikipedia przewyższyła projekt Microsoftu, który nazywał się Encarta i miał być taką płatną wersją, tak jakby teraz już można powiedzieć Wikipedii, która miała być organizowana przez profesjonalistów. Z tego nic nie wyszło, Wikipedia żyje i ma się dobrze, także myślę, że tak zwany crowdsourcing, czyli właśnie działanie w takiej chmurze ludzi robiących wszyscy małą część dla jakiegoś większego dzieła, myślę, że to jest przyszłość działania internetu oraz ogólnie zachowań społecznych. Teraz przejdziemy dalej do takich trzech aplikacji, które znalazłem. Zanim pokażę Wam filmik, który zmontowałem z ich prezentacji, chciałem Wam o nich troszeczkę powiedzieć. Nazywają się Jibingo, Pig Translator i Word Lens. Każdy z nich jest dostępny na pewno na iPhone'a. Większość z nich jest także dostępna na Androida. I kosztują powiedzmy około $5, więc nie jest to wielki wydatek. Natomiast co potrafią? Jak za chwilę zobaczycie, każdy z nich jest w jakiś specyficzny sposób ciekawy i pomaga bardzo, jeżeli na przykład nie znamy danego języka, znajdujemy się w środowisku, które się tym obcym językiem posługuje. I tak, Jibingo obsługuje około 40 języków i mam około 40 tysięcy słów w swoim słowniku. I pozwala mu, używając naturalnego tonu głosu, tłumaczyć bezpośrednio na dany język, którego nie rozumiemy. Czy ten filmik jest pokazywany? To teraz zobaczcie i posłuchajcie też, jak ona się, jak to działa. Si, tengo mucha hambre. Teraz to drugie. Na razie poproszę o pauzę. Ta aplikacja nazywa się Pig Translator i pozwala ona na zrobienie zdjęcia jakiemuś, czy to znakom drogowym, znakom ostrzegawczym, czy to menu, tak jak będzie w tej prezentacji, czy to różnego rodzaju na przykład mapom, czy też gazetom, czy książkom w obcym języku. Po czym ten tekst zostanie zeskanowany, przeanalizowany przez ten program w naszym smartfonie i przetłumaczony na język, którego sobie życzymy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja w międzyczasie Wam dokończę opowiadać. W obecnej chwili jest możliwość tłumaczenia tego na 16 języków. I co jest ciekawe, to co będzie widoczne troszeczkę później, w tym momencie on wybiera sobie element z tego zdjęcia, który chciałby przetłumaczyć. Wciska tłumaczenie, sprawdza jeszcze, czy na pewno dobry język wybrał i program zabiera się za tłumaczenie. Tutaj mamy pokazane już przetłumaczone i co ciekawe, możemy poprawiać te tłumaczenia, jeżeli uważamy, że są błędne albo gramatycznie niepoprawne, przez co poprawiając funkcjonalność tego programu, a także, co jeszcze lepsze, możemy sobie wybrać część tego przetłumaczonego tekstu i on powie nam, jak odpowiadający mu oryginalny tekst
powinien być przeczytany. W tym wypadku jest to francuski, także jest to wymówione w języku francuskim, więc możemy, mając menu obcojęzyczne, teraz poproszę o pauzę. Mając menu obcojęzyczne, możemy po pierwsze wiedzieć, co zamawiamy w danej restauracji, a po drugie poprosić o to, nie kalecząc tak bardzo tego języka. I ostatnie z tych trzech programów jest to WordLens. Jest on na razie dostępny tylko w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. I co potrafi? To myślę, że nie wymaga komentarza. Popatrzcie na to sami. Mnie to zwaliło z nóg, z krzesła. Wybiera sobie teraz odpowiedni język i tak. Jak widzicie, napisana flamastrem na zwykłej żółtej kartce treść zostaje automatycznie przetłumaczona na wybrany język i nie tylko przetłumaczona. Ten tekst zastępuje nam to, co widzimy na tej prawdziwej kartce. Także widziałem też inne, gdzie korzystał też z innych zwykłych kartek. No, jest to jak dla mnie niesamowite. Tutaj, jak widzicie, też są pewne jeszcze niedociągnięcia. Jest to rozwijająca się technologia. I też chodzi o to, że niektóre słowa mają wiele znaczeń i przez to możliwe są te problemy. Niemniej jednak mając te trzy aplikacje, możemy spokojnie jechać do dowolnego miejsca na ziemi, w których języki są obsługiwane i czuć się tam swobodnie i móc rozmawiać z ludźmi oraz z tymi osobami się komunikować oraz odnaleźć się w tamtym świecie. Zanim przejdę do ostatniej prezentacji wideo, chciałbym wam powiedzieć co nieco tła na jej temat. Jest to dzieło firmy Microsoft, które ma też swojego tłumacza, podobnie jak Google Translate na internecie możecie znaleźć. Microsoft Translate jest taka strona, gdzie możemy tłumaczyć teksty, ale tutaj posunęli się o krok dalej. Co prawda bardzo ciężko znaleźć na ten temat informacje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tak naprawdę dokopałem się do dwóch artykułów i jednego filmiku na ten temat. Jednak z tego, co udało mi się odnaleźć, to, że niejaki nie mam akurat imienia i nazwiska tej osoby. W każdym razie jest to program, który wykorzystuje technologię Kinect, czyli kamery z postrzeganiem głębi oraz zdjęcia do stworzenia takiego wirtualnego awatara nas samych. W ciągu kilku chwil jest w stanie stworzyć taką realistycznie wyglądającą postać z naszą twarzą, z mimiką twarzy dosyć naturalną oraz z ruchami ogólnie ciała oraz ma wbudowany własny generator głosu. Natomiast jeżeli poświęci się mu około godziny, rozmawiając z nim, można tak powiedzieć, trenując go z tego, jak my mówimy, to jest w stanie zastąpić te swoje standardowe dźwięki, na przykład S, A, W, naszymi dźwiękami i naszym sposobem wypowiadania się. I wtedy, kiedy już po takiej godzinie troszeczkę poprawimy, powiedzmy, sposób wypowiadania się tego stworzonego przez komputer awatara, możemy, mówiąc do komputera, do mikrofonu, będąc w zasięgu tej kamery, a nawet i nie, sprawić, żeby ten awatar wypowiadał to samo, co my powiedzieliśmy, ale już przy analizowaniu przez silniki te tłumaczące. I co ciekawe, zaraz później, tylko na bazie naszej mowy, jest on w stanie przetłumaczyć to na dowolny język. Na razie jest tych języków kilka, głównie hiszpański i chiński. Jednak według słów twórców oprogramowania do tego programu, wszystkie 26 języków, które obecnie obsługuje Windows Translate, czy Microsoft, przepraszam, Microsoft Translate, można swobodnie będzie włączyć do tego programu. I co ciekawe, to zobaczycie za chwilę, ten awatar po chwili naszym głosem zaczyna przemawiać w obcym języku. Teraz poproszę o prezentację z dźwiękiem. Najpierw będzie po angielsku. Hello everyone, I'm Craig Mundy, and it's my pleasure to be here today.
With the help of this system, now I can speak Mandarin. A teraz... Hello everyone. Jeszcze widzę, że mamy jakieś problemy techniczne, zaraz to poprawimy. Teraz chiński. 谢谢，这真是太不可思议。我现在会说中文了。大家好，我是克雷格蒙迪。 Widzę, mamy problemy techniczne, może jeszcze uda się to naprawić. Jeżeli nie, to na chwilę obecną będziecie musieli mi uwierzyć na słowo, chociaż oczywiście zapraszam do wyszukiwania tego. 谢谢，这真是太不可思议。我现在会说中文了。大家好，我是克雷格蒙迪。 Czy udało się to przesłać, czy nie? Spróbujemy jeszcze raz. 谢谢，这真是太不可思议。我现在会说中文了。大家好，我是克雷格蒙迪，欢迎您来参加今天的研讨会。 A jak widzicie, ten człowiek, widziałem filmik większy pokazujący to urządzenie, czy ten program, nie zna chińskiego. Nigdy w tym języku nie mówił, nigdy się go nie uczył, a jednak jego awatar mówi w sposób bardzo przekonujący tym właśnie językiem. I co ciekawe, ta technologia pozwala na niemal na żywo tłumaczenie tekstu przy użyciu komputera, a także nawet smartfona, ponieważ moc obliczeniową może czerpać z tak zwanej chmury, czy serwerów będących w chmurze, odpowiedniej, przez co nasz telefon czy komputer nie musi wykorzystywać swojej pamięci. I teraz wyobraźcie sobie na przykład wideokonferencję osób będących po dwóch różnych stronach naszej planety, nie rozmawiających normalnie w swoich językach, językach swoich rozmówców, którzy bez problemu mogą się porozumieć. Także łącząc te wszystkie programy, które wam dzisiaj zaprezentowałem, śmiem twierdzić, że moja profesja, a uczę angielskiego i czasami tłumaczę, też, tak jak wszystkie inne, powoli będzie odchodzić do lamusa i zapotrzebowanie na anglistów, czy na osoby znające dany język i potrafiące go uczyć, będzie coraz bardziej malało. Także, jak widzicie, automatyzacja i postęp techniki idzie tak bardzo do przodu, że nikt nie może czuć się bezpieczny i każdy w przyszłości może znaleźć się nagle w sytuacji, w której jego umiejętności nie będą aż tak potrzebne, przynajmniej w tym obecnym systemie, ponieważ ja jestem ogólnie optymistą, ponieważ wierzę, że tak jak mówimy w ruchu Zeitgeist, system społeczno-ekonomiczny, który mamy obecnie, musi ulec zmianie na taki, który nie wymaga od ludzi, żeby pracowali, żeby zarobić na życie, ale o szczegółach nie będę wam teraz opowiadał. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na tzmpolska.org. Ale tego typu programy w takim systemie mogą nam tak naprawdę usprawnić życie, ułatwić życie i dać troszeczkę więcej wolnego czasu na inne rzeczy, którymi chcemy się zajmować. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was za tydzień na następną odsłonę tego programu. Cześć!